Okej, witam Was bardzo serdecznie w pierwszej wideo solucji na moim kanale. Dziś przedstawię Wam, jak zrobić questa do TP do Nital. Ja już go sobie rozpocząłem. Wystarczy przejść do ratuszu Nital, podejść do burmistrza, zagrać z nim ostatnią opcję dialogową i pierwszą. Ja już go to mam rozpoczęte. Teraz Wam pokażę, gdzie trzeba pójść następnie. A więc idziemy do Alviara. Alviar znajduje się w swojej kamienicy. Bodajże to jest jego kamienica. Z tego co mi się dobrze wydaje, więc zaraz zobaczymy. To jest rezydencja, nie kamienica. I się znajduje tutaj. Rozmawiamy z nim pierwszą opcją dialogową. Albo drugą, aż nie zmieni nam się target, tak jakby powiedzmy, że w misji A. Misja nazywa się Odzyskaj zrabowany ładunek z karawany. No to mamy wskazówkę, szukaj śladów karawany. Teraz udajemy się do strażników w Itan. Oczywiście tutaj będzie timelapse, nie będzie żadnych cięć. Będą tylko timelapse, więc widzimy się, jak już tam dojdę. Jak znajdujemy się już przy bramie, podchodzimy do strażnika bramy. Po lewej stronie, na kordach 33, 74. On nam daje wskazówki. I teraz następna rzecz, którą musimy zrobić, to będzie po prostu pójść. W sumie nie wiem, jak ta mapa się nazywa, bo to wszystko z pamięci robię, więc widzimy się, jak już na tą mapę dojdę. Okej, jest to mapa Przełęcz Łotrzyków. Teraz idziemy na koordynaty 45, 49 do zwłok, aby je przeszukać, i tam odnajdziemy jakiś tam amulet i papierek. Więc już się tam zbliżamy. Okej, gdy już jesteśmy, rozmawiamy i znajdujemy kawałek kartki papierowej. Następnie podchodzimy do tego zbója obok. I dajemy pierwszą opcję. Dostajemy tajemniczy naszyjnik. Pokaż kartkę i naszyjnik Arlwinowi. Gdy otwieramy kufry, które dostajemy na sam start, na 45 poziom, czyli w sumie 9 kufer z rzędu, dostajemy takie teleporty do Nital, więc ja się nimi posłużę. Jeżeli je macie, możecie też je użyć, a jeżeli nie, to idziecie z buta, proste. A ta rezydencja znajduje się dosłownie obok portalu, więc skomplikowana droga w sumie do niego nie jest. Rozmawiamy pierwszą opcją dialogową i mamy iść do mocnego zgrzyta Eder, więc znów widzimy się, jak już tam dojdę. Właśnie zgrzyt znajduje się na koordynatach 5, 4.
jest w lewym górnym rogu mapy. Lewym górnym rogu? Rogu. Co ja kurde mówię? Sorry, jestem po nocce, którą robiłem przez 8 godzin live'a, więc mam prawo się jeszcze trochę mylić. Rozmawiamy z Mrocznym Zgrzytem, ostatnią opcją dialogową. Zwerbuj najemnika do gromadzenia informacji. Najemnika też znajdziemy w Eder. Bodajże jest to ten najemnik na kordach 44-38. Zaraz się przekonamy, bo do końca nie pamiętam po zmianie, która naszła w zmianie tego wyglądu miasta, więc mam na ciebie robotę. Tak, to jest ten najemnik na koordynatach 44-39. Dajemy mu 10 tysięcy sztuk złota i poinformujmy Mrocznego Zgrzyta o wynajęciu najemnika. Wracamy do Mrocznego Zgrzyta tą samą drogą, czyli lewy górny róg mapy. Tym razem rozmawiamy z nim pierwszą opcją dialogową. Udaj się po informację do wynajętego najemnika. Czyli znów wracamy do naszego najemnika. Pierwsza opcja dialogowa. Ciągle nic nie wiem, ale bądź spokojny. Płacisz, wymagasz. Czyli obstawiam, że musimy poczekać jakieś 5, max 10 minut, więc za tyle się widzimy. Okej, wystarczyło jednak poczekać w sumie mniej niż minutę, więc w sumie to dla nas lepiej. Powiedz Mrocznemu Zgrzytowi o miejscu pobytu zbirów. Więc znów idziemy do Mrocznego Zgrzyta. Ta część, z tego co mi się wydaje, została skrócona i nie trzeba już wracać do Alviona, czy jak on tam miał, do postrzały, więc w sumie troszeczkę też bardziej ułatwione to jest. Rozmawiamy pierwszą opcją dialogową. Tak jak myślałem, nie trzeba czekać. I teraz udaje mi się do zniszczonego opactwa, do zamku. Więc leci timelapse. Okej, jak już jesteśmy już w zniszczonym opactwie, teraz wchodzimy do opactwa i do piwnicy, gdyż tam znajdują się nasz target. Mogę tak powiedzieć. Rozmawiamy z Mrocznym Strażnikiem, drugą opcją dialogową, i po prostu klikamy na Mrocznych Typów. Na samym końcu rozmawiamy z Mrocznym Szefem. I tutaj wybieramy drugą opcję dialogową. Podchodzimy do skrzynki, która znajduje się tutaj. Otwieramy ją. Wychodzimy drugą opcją dialogową. I znajdziemy Mrocznemu Zgrzytowi zdobytą skrzynkę. Więc znów wracamy się do Mrocznego Zgrzyta. Rozmawiamy z Mrocznym Zgrzytem, pierwszą opcją dialogową. Zdobywamy 10 tysięcy sztuk złota, które wcześniej straciliśmy, aby opłacić najemnika. I teraz zanieść skrzynkę i złoto
Alvirowi, czy jak on tam ma. Oczywiście ja używam tutaj teleportu do Nital, bo nie chce mi się jakoś nie wiadomo jak długo iść. Rozmawiamy pierwszą opcją dialogową. Tym kończymy pierwszą część questa. Dostajemy od razu kryształ. I tak jak myślałem, od razu zaczyna się drugi quest, który się nazywa Aktywuj portal w Nital. Tylko sobie teraz rozdam punkcik umiejętności, żeby był. I teraz mamy porozmawiać z Kloikiem, który siedzi obok portalu na ławce. Rozmawiamy z nim drugą opcją dialogową. Teraz naszym zadaniem jest znaleźć alchemika, który nam ten kryształ rozdrobni. A więc udajemy się na lewą stronę, na koordynaty... O kurde, mi zaczęło ścinać troszeczkę. Na koordynaty 31, 34, 32 do alchemika Nitrusa. Rozmawiamy z nim ostatnią opcją. Dajemy mu 10 tysięcy sztuk złota i czekamy jakiś tam czas. Po czekaniu 2 minut zagadujemy do niego pierwszą opcję dialogową i dostajemy zmielony kryształ, którym aktywujemy portal. Lecz najpierw musimy znów porozmawiać z Gorykiem. Czy jak on tam miał w sumie? Nigdy nie pamiętam tych nazw NPC-tów. To jest Kloik. Rozmawiamy... Kurde, lagi mam troszkę. Rozmawiamy z nim pierwszą opcją dialogową, podchodzimy do portalu i tym samym kończymy questa i cieszymy się możliwością teleportacji do Nital, która nas wynosi 5000 sztuk złota. Także mam nadzieję, że komuś pomogłem. W robieniu tego questa. Ja się z wami żegnam. Na razie. No i cześć.